muzyczny na drugim koncercie 9. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Muzyka u Józefa Ignacego Sznurla. Dzisiejszego wieczoru zaprezentuje nam się duet rumuńsko-polski, obojowo-pianistyczny. Obój. Instrument w sumie dosyć rzadko znany, za mało znany i rzadko spotykany w salach koncertowych, w salach filharmonicznych, ale niezasłużenie. W roli instrumentu solowego przede wszystkim spotykamy skrzypce, spotykamy fortepian, rzadziej wiolonczele, ale instrumenty dęte, drewniane zwłaszcza, wydają się być nieco poszkodowane. A to trochę szkoda, dlatego że obój akurat jest instrumentem bardzo mocno ukorzenionym w historii muzyki. Jest to jeden z najstarszych instrumentów, nawet nie dętych, tylko instrumentów w ogóle, bo rodowód tego instrumentu sięga nawet starożytnej Grecji, kiedy nikomu się jeszcze o skrzypcach nie śniło, to prapradziadek oboju już w postaci aulosu już uświetniał różnego rodzaju starogreckie uroczystości. Również obój był tym instrumentem, który położył bardzo duże zasługi przy rozwoju orkiestry symfonicznej. Dzisiejszego wieczoru wystąpi przed nami solista, muzyk solista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Rumunii w Bukareszcie, Valentin Ghita, reprezentant właściwie młodszego pokolenia. Towarzyszyć mu będzie równie młoda i na pewno nie mniej piękna Katarzyna Neugebauer, pianistka z Wrocławia, kameralistka, dosyć często współpracująca raczej z wokalistami, aczkolwiek z dęcistami, bo tak się zbiorczo mówi o osobach grających na instrumencie dętym. Katarzyna Neugebauer współpracuje równie często. A zatem na początek naszego dzisiejszego koncertu Karl Philipp Emanuel Bach i sonata obojowa, trzymana w tonacji G-moll.